co, myślę, że ten sezon można podsumować dosyć krótko, ale też już mogę zdradzić, że będziemy odbudowywać E30. Ja ostatnio słyszałem w kuluarach taką informację, że dostałeś propozycję z Fame MMA. Czy to prawda? Siemanko, z tej strony Driftingowy Nerd. Jesteśmy w gościnnych progach salonu Moto Barber w Poznaniu przy ulicy Katowickiej 81. Możecie tutaj zadbać o swoje włosy, możecie zadbać tu o swoją brodę. Ja za chwilę idę na stół, znaczy nawet nie na stół, tylko na fotel specjalny, więc troszeczkę jestem zestresowany, ale mam nadzieję, że ten stres pomożesz mi zwalczyć jak zawsze przyjemną i błyskotliwą rozmową. Powiem szczerze, że... A ze mną Adam Rubik-Zalewski, przepraszam. I tak wszyscy cię znają, ale to wypada przedstawić. Tak wiesz, jak do wojewódzkiego gwiazdy przychodzą, on też ich przedstawia. No, nie wiem, czy mnie znają, czy nie, ale wiesz coś, niby ta. Ogólnie to tak jak Nerdziu powiedział, jesteśmy właśnie w nowo otwartym barbershopie, który jest przygotowany bardzo fajnie. Słuchajcie, musicie tu przyjść odwiedzić to miejsce, bo naprawdę jest co oglądać. To, co widzicie z tyłu autka, ściany są poobklejane tutaj, nie wiem, tu pewnie raczej na boku nie łapię, ale też jest ściana obklejona autem Romana. Jest dużo jakichś gadżetów, Driftmasters i tak dalej, więc jest co oglądać, jest tutaj zwiedzać, no i skorzystać z usług barbera, no bo nie pracują tutaj amatorzy, tylko jakby nie patrzeć. Profesjonaliści, dokładnie. No chociażby to, że my teraz tu sobie rozmawiamy, a oni cały czas pracują, kolejka do nich jest chyba, nie wiem, no dzisiaj no, na długo czekania, pewnie na godzinę, a może nawet i więcej. Także to o tym wszystko, o tym profesjonalizmie bardzo dobrze świadczy. No a my porozmawiamy sobie, myślę, o drifcie, bo na tym się znamy, o brodach i o fryzurach to możemy porozmawiać tylko tyle, co wiemy, ale ty z usług barbera nie korzystasz, no bo brody sam nie nosisz. Nie, już jestem po golem. Jesteś po goleniu, tak. Jak widać konkretnie dosyć tutaj skorzystania, a tak na serio to faktycznie, no nie mam tutaj z czego skorzystać, jakbym może miał rozpuszczone włosy, to jeszcze o, make-a jest, to bym sobie mógł włosy chociaż umyć i jakieś tam strzyżenie zrobić. No ale niestety w dniu dzisiejszym, no nie jestem w stanie, ale tak jak ty mówisz, no tobie by się przydało tutaj dobre strzyżenie. No ja czekam w kolejce, także wiesz, wykorzystuję czas, żebyśmy mogli sobie nagrać rozmowę. Nie, no ale mówiąc już tak zupełnie poważnie, bardzo fajne miejsce, no i fajnie, że w końcu jest miejsce w Polsce, jedyne na świecie, które jest skierowane stricte do ludzi, którzy kochają drifting i miejsce, w którym jakby ludzi, którzy driftu może jeszcze nie mieli okazji poznać, można ich fajnie tu zarazić, no bo klimat jest naprawdę przedni. Myślę, że tak, że osoby, które nawet nie wiedzą, tak, no bo wiadomo, no nie każdy jeszcze jest, że tak powiem, w tym świecie driftingu i nie jest tak zainteresowany tym, powiedzmy, będzie nawet przechodził, czy gdzieś tam się dowie z internetu, że coś takiego jest, przyjdzie tutaj, to znowu jest to osoba, która jakby nie patrzeć pozna, no bo barberzy pracujący tutaj też są jakby w temacie, wiedzą o co chodzi, wiedzą jak to przedstawić, no bo no trzeba zarażać ludzi, bo no to jest naprawdę niesamowity sport, sam wiesz, bo jesteś sam zarażony, ja również, także wiemy jak to wygląda, no i chcielibyśmy, żeby większe grono tak osób na pewno dowiedziało się, co to jest ten drifting, mimo że osoby, które wiadomo, w jakiś sposób są związane, także czy coś dłubią przy aucie, czy budują sobie jakieś auto, no to wiedzą, co to jest drifting, ale dla takiej typowej osoby, która po prostu sobie gdzieś tam powiedzmy spokojnie żyje, no może nie dotrzeć coś takiego, także wszystkie osoby, nawet które nie są w temacie, są tu mile widziane i są tu odpowiednie osoby, które na pewno przedstawią całą sytuację, o co chodzi i tak dalej. Wiadomo, może ktoś zajawkę złapie. Dokładnie tak. Bardzo dobry krok w kierunku promowania dyscypliny, promowania samego sportu, no i oczywiście promowania Ligi Driftmasters European Championship, bo można powiedzieć, że no, czy dla mnie, jako wielkiego kibica Driftmasters European Championship, czy dla ciebie, kierowcy z Polski, no to istnienie w Polsce i ta runda w Płocku, którą mamy w kalendarzu, do tej pory mieliśmy praktycznie co roku, no jest bardzo, bardzo ważna. Myślę, że dokładnie. No, Płock to była jedna chyba z najlepszych rund, myślę, że w tym sezonie, bo tak naprawdę było bardzo dużo ludzi. Sama organizacja całego tego przedsięwzięcia była naprawdę na ogromną skalę, jakby nie patrzeć, no bo z całego świata, z całej Europy również zjeżdżali się zawodnicy walczyć, powiedzmy, w Płocku na stadionie. No to tak, jakby nie patrzeć, to może troszkę śmiesznie brzmieć. Ale ci ludzie przyjechali walczyć i oglądać.
walczyć i oglądać, dokładnie, bo to też już nie mówimy o zawodnikach, tylko o dużych teamach, również o osobach, które po prostu zawsze gdzieś takie może marzenie też miały, żeby zobaczyć w ogóle ten obiekt, no bo runda nocna no to nie jest coś takiego, można powiedzieć, codziennego i sama atmosfera na tych zawodach jest niesamowita. To jak trasa jest skonstruowana, jak to wszystko w ogóle wygląda, jak kamery, jak na live streamie i tak dalej, naprawdę bardzo zachęca do tego, żeby siedzieć tam po prostu i cały czas to oglądać, bo no jest co oglądać. Nie? No chociażby mówiąc o liczbach, 12,5 tysiąca kibiców przewinęło się przez trzecią rundę Drift Masters European Championship w Płocku sezonu 2019. To są liczby, którymi nie powstydziłyby się i to są liczby, którymi wręcz chwalą się takie federacje jak KSW, która też właśnie kilkunastotysięczne bardzo popularne imprezy organizuje. No myślę, że naprawdę jest tu czego zazdrościć, jeżeli chodzi o organizację Drift Masters. No a dla was, dla zawodników, jeszcze go zazdrościć, że przed taką publicznością mogliście się prezentować, no bo można się trochę poczuć jak gladiator pewnie w tym Płocku. No dokładnie tak jak mówisz, no jest to dosyć ciekawy aspekt, bo jeszcze kilka lat temu, jak pierwsza była runda, to pamiętam, że było dużo ludzi, ale w porównaniu do tego, co jest teraz, to naprawdę jedzie się i całe trybuny normalnie nie da się jakby podczas jazdy nie zwrócić uwagi na ludzi siedzących, bo po prostu nie widać jakby pustych krzesełek, tylko naprawdę widownia jest cała zapełniona, więc no to dodaje w pewien sposób takiej też otuchy i takiej motywacji większej, bo jakby nie patrzeć, ja wychodząc z auta, kiedy na przykład już jestem po przejeździe i słyszę powiedzmy wszystkich ludzi, którzy kibicują, którzy krzyczą normalnie, kibicują, no czuję wewnętrznie takie ciepło na serduszku, że kurczę, no jest powiedzmy 40-50 zawodników w lidze Drift Masters, a tak naprawdę wszyscy ci ludzie na stadionie kibicują tym zawodnikom i za każdym razem to jest zupełnie inna atmosfera, inaczej to się czuje w sobie, także no bardzo dodaje otuchy, motywacji. No to tak jak mówisz, no jest niesamowita runda. No dokładnie, serce rośnie. Pomówmy trochę o całym sezonie 2019. Bardzo dobre rozpoczęcie dla ciebie w nowym aucie, od razu trzecie miejsce. Chyba dogadaliście się z Sonikiem, można powiedzieć, od pierwszych chwil. No tak jak mówisz, pierwsza runda na Austrii była fajna. Ze względu na to, że zająłem trzecie miejsce. Powiem szczerze, że miałem dosyć wysokie oczekiwania w ogóle przed tą rundą, bo miałem wrażenie, że pierwszy trening, jaki zrobiłem Sonikiem w Toruniu, powiedzmy jeszcze w ogóle oklejony nie był, ani tam body nie było założone i tak dalej, chciałem po prostu pojeździć, żeby zobaczyć, jak się tym jeździ, tak? Powiem szczerze, że miałem dosyć podobne uczucie jak do starego auta, jak jeździłem, do E30. Potem pojechaliśmy na pierwszą rundę właśnie na Austrii. Jeździło mi się, powiem szczerze, dosyć tak niekomfortowo, no nie czułem się tak zbytnio pewnie. Doszedłem do trzeciego miejsca, gdzie dużo kombinowaliśmy również z autem podczas przejazdów, bo walczyliśmy z ustawieniem zawieszenia, geometrii. Także ten sezon jest całkowicie nowością dla mnie, jeżeli chodzi o auto, no bo jest to zupełnie inaczej zbudowane auto niż było w porównaniu do E30. S30 zawieszenie tam było praktycznie jakieś tam standardowe, powiedzmy trochę lekko przerobione i jeździło to tyle czasu, a teraz już mam profesjonalnie zawieszenie z Weisswaba, amortyzatory z Feel Suspension, także to wszystko inaczej się prowadzi, tak? Potem druga runda na Francji. Już nie poszło zupełnie po mojej myśli. Ale tam był i specyficzny tor, no i warunki pogodowe, na które wąska grupa zawodników trafiła, w tym niestety ty, no nie ułatwiały zadania. Dokładnie, powiem szczerze, że... Wybaczcie, że trochę chrypię, ale mam naprawdę mocną chrypę, moje gardło nie chce dzisiaj ze mną współpracować, ale robię co mogę. Tak, no Francja była dosyć specyficzną trasą ze względu na pierwsze ułożenie tej trasy, że ona była strasznie dla kibica, takiego, który by sobie przyszedł na tą trasę, nie była w ogóle widoczna. To znaczy, można było usiąść powiedzmy w jednym miejscu i było widać jeden zakręt. A tam było jeden, dwa, trzy zakręty, tak? Więc no, ciężko było jakby zobaczyć jakieś, czy ktoś zonę zalicza, czy ktoś nie zalicza. To ciężko dla spoterów to też wyglądało. Ze względu na to, że, no tak jak mówię, no nie było tego widać. Nie było żadnych przekazu informacji dla zawodników, czy jadą dobrze, czy mają coś poprawić i tak dalej. No. Spotter musiał latać od punktu do punktu, więc było to dosyć ciężkie. Drugi aspekt był taki,
warunki pogodowe, tak jak mówisz, tam praktycznie co 15 minut tak, albo lało, albo się przesuszało i dosłownie na zmianę, więc było ciężko, tak jak mówisz. No i niestety, no ja tam odpadłem chyba w top 16 albo top 32, więc bardzo szybko ogólnie z Cirbą, który no pojechał, widać, że czuł się dobrze na tej trasie. Potem kolejna runda w Płocku, dobrze kojarzę, trzecia runda w Płocku. Silnik padł przed zawodami. No i właśnie, to był chyba dla was taki, można powiedzieć, trochę moment zwrotny, jeżeli chodzi o sezon, bo ten silnik nie padł zaraz po Francji, tylko on padł dosłownie na kilkanaście godzin przed rozpoczęciem rundy w Płocku. Niestety, to co się stało, to można powiedzieć lekka tragedia, bo pojechaliśmy, w piątek były ogólnie treningi, tam briefing z samego rana. Dzień wcześniej uznaliśmy, że pojedziemy na hamownię, bo mieliśmy dosyć duży problem z mocą i z temperaturą w układzie dolotowym. Po prostu była za wysoka temperatura, przez co no, nie było mocy. Uznaliśmy, że zmienimy turbinę, bo może coś z turbiną jest problem. I faktycznie, zmieniliśmy turbinę, zrobiliśmy już fajną moc, już tak się nie grzał, ale natomiast na ostatnim pomiarze gdzieś, nie wiem, praktycznie przy końcówce obrotów nagle, że tak powiem, przysłowiowo korba wyszła bokiem. Na szczęście nic nie uszkodziła, jedynie, no to wiadomo, dziurę w bloku zrobiła i lekki pożar tam poszedł i tak dalej. Powiem szczerze, że wtedy już było takie lekkie załamanie. Już chcieliśmy się pakować do domu i jechać, ale nasz mechanik, jeszcze wtedy Scandi Motorsport, wpadł na pomysł, czyli nawet mówi, że nie ma szans, żebyśmy wracali, zaraz drugi słupek ogarniamy, tak, i trzeba zmieniać. I dosłownie, nie wiem, 12 godzin, jakoś silnik został ogarnięty. W piątek rano byliście już w Płocku na torze. Tak, w piątek. No ogólnie silnik wybuchł w czwartek jakoś o 12. O 16 już zaczęliśmy się brać za wymianę silnika. Godzina nam zajęła wyjęcie całego motoru, wyjęcie osprzętu i tak dalej. No i potem o 2 w nocy odpaliliśmy silnik. Pojechaliśmy na hamownię, trzeba było jeszcze dotrzeć, że tak powiem. I dosłownie 5 minut przed briefingiem na 8 przyjechałem idealnie na tor. Ekspresowa praca, ale to też pokazuje no, niesamowity profesjonalizm, z jakim do tego podchodzicie, z jakim tą powagę, z jaką ten sport traktujecie. No i w Płocku zawody bardzo zacięte. No i trafiłeś na tego Pawła Trelę, który był strasznie, to możemy tak kuluarowo powiedzieć, który był strasznie nakręcony na to, żeby spotkać się z Dwayne'em McKeeverem i go pokonać. Tak, ja rozmawiałem z Pawłem właśnie i on mówił, że to jest, no, że czuje się dobrze na tej trasie. Zresztą było widać nawet na treningach, że on jeździ jak szalony po prostu, że już widać, że to auto jeszcze kilka lat temu jak je zbudował, że cały czas było widać, że on jakby szuka tego ustawienia dobrego, tego języka wspólnego z autem, a teraz co on robi tym autem, to już przechodzi naprawdę ludzkie pojęcie, bo zajęło mu to no, kilka lat już ma. Cztery tak, chyba nie? Dokładnie nawet. W sensie 4 lata samego dogadania się z autem, a auto ma, nie wiem, 6 chyba? No to tak jak mówisz, no trochę zajęło, ale już jest na takim etapie, że widać, że naprawdę czuje to auto i wie, co z nim robić. Także no, wtedy jechałem z Pawłem, który no, miałem chyba z nim dogrywkę zresztą. No widać było, że był po prostu ode mnie lepszy, także potem jechał z McKeeverem, no i z McKeeverem no to no jak ogień, nie? Szedł. Także no, Paweł... Wtedy można powiedzieć, że przerwał taką dominację McKeevera, który 2 pierwsze rundy wygrał i po tych 2 pierwszych rundach wszyscy tak mówili, kurczę, na niego chyba nie ma recepty, a jednak przyjechał Paweł i znalazł ją. No dokładnie, no po 2 rundach, gdzie tak naprawdę Dwayne był na pierwszym miejscu, myślę, że to też jest taki był spadek ogólnie psychiczny trochę dla niego, bo on chyba odpadł w top 16. Dokładnie. Więc jakby nie patrzeć, to jest też takie zaskoczenie, a znając życie, Dwayne na pewno nie znał też Pawła. Odpadł dosyć szybko i myślę, że to w pewien sposób też dużą rolę zagrało, jeżeli chodzi o punktację potem. Bo myślę, że gdyby Dwayne wyższą pozycję już zajął w Płocku, to nawet i mógłby dosyć konkretnie jeszcze na koniec sezonu walczyć teraz z Jamesem, tak? Dokładnie tak, o tytuł mistrza. No i Ryga. Na Rydze kolejny dobry wynik, no i taka naprawdę męska bitka z Jackiem Shanahanem. No dokładnie, w sumie właśnie akurat tutaj w telewizorze leci runda z Rygi, ale tak,
Myślę, że Riga była dosyć fajnym torem, czyli jest ogólnie fajnym torem ze względu na to, że tam jest dosyć szybko na wejściu i jest to dosyć ogólnie specyficzny tor pod względem tego, że tam jest taki lekki uskok w jednym miejscu, który jest, jak pada deszcz, no to tam jest bardzo ciężko, bo tam się zazwyczaj kałuża robi, czasem kiedyś pamiętam jakieś zawody były nawet przerywane, bo nie dało się jeździć, ale tak, bitka z Jackiem, z którym już jeżdżę tyle lat i tak naprawdę wiem, że to jest zawodnik, któremu... Macie tyle samo lat i tyle samo lat doświadczenia, prawda? Tak, my chyba jakoś bardzo podobnie zaczynaliśmy i najlepsze jest to, że właśnie jak zobaczyłem, że trafiłem na Jacka, to mówię, dobra, trzeba pojechać teraz 100% i powiem szczerze, że w tym momencie postawiłem więcej jakby na swoje auto niż jakby na siebie i pojechałem, powiem szczerze, tak trochę nieumyślnie, ale wyszło to bardzo fajnie, jak już potem to się ogląda na przykład na live'ie, bo pojechałem 100%, nawet nie wiem, czy tak, nie, tak 110% pojechałem. No, nie były możliwości, które ja bym pojechał tym autem, ale jakby, jak to wytłumaczyć, że bardziej chciałem pojechać o wiele więcej niż potrafiłem tym autem, o tak. Tak jak to mówił Krzysztof Hołowczyc, jechać szybciej niż moje umiejętności na to pozwalały. Właśnie tak chciałem zrobić i bardzo tak psychicznie się nastawiłem też na Jacka. A nie miałem też żadnych barier, żeby tego nie robić ze względu na to, że wiem, że Jack jeździ bardzo dobrze. No to wiedziałem, że po prostu mogę w 100% sobie oddać, żeby to auto po prostu leciało, tak? Więc ogólnie bitwa fajna wyszła. W dogrywce już trochę słabiej tam pojechałem, bo już coś pokiełbasiłem, ale faktycznie te pierwsze przed dogrywką przejazdy były naprawdę bardzo fajne. Mi z zewnątrz się podobały również, jak i wewnątrz. Także to, co mogę powiedzieć? No, no i kolejna runda w Niemczech, na Ferropolis i tam wziąłeś rewanż na Jacku Shanahanie, którego pokonałeś. Tak, natomiast właśnie na Ferropolis już Jack się chyba trochę tam, bo nie, może nie, że napalił, ale może troszkę... No po prostu popełnił błąd, tak, jak jechał, bo mój przejazd goniący na pewno nie byłby tak dobry, jak on by pojechał, bo znam umiejętności Jacka i wiem, jak on potrafi dojechać zawodnika, jak on kontroluje w ogóle to auto, zwłaszcza, że to jest też jego pierwszy sezon w nowym aucie. Także mogę powiedzieć, że no taki jest sport, no niestety, każdy popełnia czasem błędy i one decydują o tym, czy ktoś przejdzie, czy nie. Faktycznie, rewanż fajny był na Ferropolis, jestem z tego mega szczęśliwy. No natomiast już i tak jakiegoś tam lepszego wyniku w końcowej jakby fazie nie zrobiłem, tak? Irlandię dobrze wspominasz, czy nie? Powiem szczerze, że miałem, no wiadomo, ostatnia runda byłem na chyba, nie wiem, czwartym miejscu, nie, czy piątym miejscu, przed... Na piątym, przed Irlandią, no to takie dosyć też wysokie oczekiwania sobie postawiłem, jeżeli chodzi o tą rundę, ze względu na to, że no ostatnia runda trzeba było jakieś dobre punkty zdobyć, tak, zwłaszcza, że no to w dużej mierze też decyduje, że tak powiem, na jak patrzą na to sponsorzy, tak. Także no, musiałem się postarać, no i niestety wpadła tam dosyć nieciekawa decyzja, bardzo nie moją korzyść, że tak powiem, ale wiadomo, no taki jest ten sport, są różne opinie, sędziowie mają swoją opinię na dany temat, tutaj nie ma co jej podważać, stało się jak tam się stało, odpadłem chyba w top 16, coś takiego, top 16 chyba, także... Dokładnie, to było top 16, tak. Storem Arne Kwiat. Tak, Storem, on właśnie wtedy ciapnął mnie lekko. No i niestety, skończyłem zawody na top 16, także no nie był to niestety jakiś tam dobry wynik. Na szczęście bardzo mocno w generalce nie spadłem, bo na szóstym miejscu. Ale co, myślę, że ten sezon można podsumować dosyć krótko i na temat, bo ten sezon był tak naprawdę sezonem, w którym testowałem auto. Tak naprawdę poznawałem jego jakieś wady. Co można z nim zrobić, na przykład w porównaniu do E30 jest o wiele bardziej taki agresywniejszy, jeżeli chodzi od strony kierowcy. Może z zewnątrz tego nie widać, ale w środku faktycznie no, jest ciężko trochę nad nim zapanować. No i na pewno to był sezon taki z wynikami, gdzie w sumie miałem oczekiwania. Troszkę się tego nie spodziewałem, że może się tak to udać, że gdzieś tam zajmę jakieś miejsce. Ale co, no, myślę, że na przyszły sezon teraz porobimy trochę rzeczy, żeby ten silnik
nabrał trochę takiej większej żywotności, zwłaszcza, że ma niby 800 koni, a tak naprawdę w rzeczywistości to może być trochę nawet mniej przez to, że mamy bardzo wysoką temperaturę w dolocie. Także będziemy walczyć o to, żeby przez zimę zrobić ten silnik jak najlepszym, tak? Pod względem tego, żeby on się po prostu nie grzał i żeby te przejazdy na zawodach wyglądały konkretnie, przygotować się w pełni do przyszłego sezonu i atakować najlepszych. Sezon skończył się ponad miesiąc temu. Na jakich teraz jesteś, na jakim etapie przygotowań do sezonu 2020? Aktualnie auto stoi. Nic się z nim na razie nie dzieje. W niedługim czasie na pewno będziemy chcieli zmienić wałki w silniku na ostrzejsze, tak aby zawory bardziej się otwierały. Wtedy nie musimy dawać tyle boostu na turbinę. Też takie jakieś rzeczy, żeby bardziej żywotniejszy był ten silnik, nie dostawał tak w tyłek. Przez to też się tak nie grzał, prawda? No i na pewno musimy estetycznie go troszkę naprawić, bo po ostatniej rundzie na Białoruś pojechałem na EEDC, taka seria. No dosyć mocno tam został poobijany. Również muszę... Tam w zasadzie dwa dzwony były, prawda? Ogólnie oficjalnie takie dwa dzwony podczas zawodów, a wcześniej to jeszcze takich lekkich uderzeń gdzieś tam podostawało, więc go trzeba troszkę pozrywać naklejki, bo wiadomo, tam inna seria, to inne na innych sponsorów mają. No i trzeba przygotować jakby całe body, wymienić i tak dalej. Także no na pewno przed zimę będzie co robić, to na pewno. Ale też już mogę zdradzić, że na pewno jeżeli ktoś tutaj będzie oglądać z fanów czy nie, będziemy odbudowywać E30. I to jest fajna informacja. Będziemy odbudowywać E30, ale na sprzedaż. Okay. Także jeżeli jakaś osoba będzie zainteresowana właśnie kupnem, to na przyszły sezon będzie przygotowana i do sprzedaży, także buda, która już ma naprawdę w sumie, no trochę już przeżyła swoje, będzie miała nową odsłonę, można powiedzieć, i no i nowego właściciela, mam nadzieję. Auto, którym zdobyłeś tytuł mistrza Drift Masters, którym zdobyłeś tytuł wicemistrza, no naprawdę kawał ciekawych historii. Można ten samochód, nawet jeżeli ktoś nie chce jeździć, to po prostu kupić sobie, żeby postawić go w salonie i się nim cieszyć. Typowo kolekcjonersko to jest także bardzo dobra inwestycja. Słuchaj, ja z boku cię obserwuję dużo, jesteś bardzo popularną osobą. Ty możesz się ze mną teraz nie zgadzać, bo jesteś skromnym chłopakiem, ale no ja widzę, ilość kibiców, która do ciebie podchodzi na poszczególnych zawodach, czy to w Polsce, czy za granicą, chcą sobie zrobić z tą zdjęcie, pogadać, przybić piątkę, ilość lajków, których masz na Instagramie, ilość lajków, których masz na Facebooku, tam masz no, ponad 50 tysięcy zrzeszonych fanów. Ja ostatnio słyszałem w kuluarach taką informację, że dostałeś propozycję z Fame MMA. Czy to prawda? Z Fame MMA? Tak. O kurczę, cieszyłbym się, jakbym dostał. Niestety takiej propozycji nie dostałem. Chociaż kto wie, może kiedyś. No to teraz zabawmy się w taką sytuację, że powiedzmy tą propozycję dostałeś, jeżeli teraz tą plotkę dementujesz. No to przyjmijmy, że jednak tą propozycję dostałeś. Z kim widziałbyś się w ringu? Czy w ogóle byś przyjął taką propozycję i czy chciałbyś zawalczyć? No bo też walczysz samochodem, ale walka na pięści, a walka samochodem to dwa różne tematy. Nie, ja myślę, że to była ciekawa przygoda na pewno. Bo Fame MMA oglądam, zwłaszcza, że dzisiaj leci, nie? Fame MMA. Także no nie wiem, z kim miałbym walczyć. No, to jest takie dosyć ciężkie do powiedzenia, tak? Ogólnie w Fame MMA raczej walczą takie osoby, które już naprawdę gdzieś tam na YouTubie na przykład, na Instagramie, no są bardzo znane, tak? Ja jestem, można powiedzieć, osobą, która, no nie wiem, raczkuje jeszcze tak, że nie mam za dużo, powiedzmy, kibiców i tak dalej. Ale dążę do tego, żeby powiedzmy gdzieś tam kiedyś może, żeby się udało do takiej Fame MMA, ale powiem szczerze, nie wiem, z kim miałbym walczyć, nie mam pojęcia. No i ja z całego serca ci życzę, aby ten twój fame był tak wielki, abyś propozycję do Fame MMA dostawał. Moim gościem był Adam Rubik-Zalewski, dzięki za poświęcony czas. Dzięki bardzo. No i co, tak na koniec jeszcze powiemy, że bardzo serdecznie was zapraszamy tutaj do barbershopu, jak i również na przyszły sezon na zawody Drift Masters. Dokładnie tak. Odwiedzajcie Moto Barbera. Tutaj wszystkie informacje odnośnie sezonu 2020 Drift Masters na pewno znajdziecie. Ja jestem driftingowy nerd, wirtualna piona. Cześć.